Dzień pierwszy. Jezioro Garda, 320 km. Państwo, rowerzyści, rowerzystki. Ja mówię enduro! Wy mówicie fina! Jestem zestresowany. Właściwie, że nie. Powiem wam szczerze, jest dużo lepiej niż w zeszłym roku. Jest o 100 osób więcej, bo jest w zeszłym roku 260. Dzisiaj tutaj jest na sali obecnych 360, są parę miejsc wolnych. Mam nadzieję, że jeszcze dopełnią, bo ludzie jeszcze kupują tam drineczki. Natomiast Rężady, tak, wiadomo, rężady. Natomiast stres jest zdecydowanie mniejszy, aczkolwiek jest. Także nie chwalę dnia przed, tak, przed zachodem słońca. Nazwisko Karoliny na tło. Pomyłka, napisałem Karolina Szkaryż, a nie Skaryż. Dobrze, że wziął komputer, mam nadzieję, że to uda mu się zrobić, choć idzie mu to bez ładowania bardzo, bardzo opornie. Jest Karolina Skaryż, a nie Szkaryż. Idę na dół, mam nadzieję, że tam się już troszkę przeluzowało i że dotarły nasze rowery. Bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. To jest dla mnie niesamowity szacunek, niesamowite A teraz przechodzimy do naszej rozmowy. Paweł, Karolina. Czym jest dla ciebie transa? Były rozmowy. Także mówimy cię mieć razem w pasji. Jeszcze raz. Były nagrody od partnerów. Było o pierwszym finiszerze Beskidzkiego Szlaku Enduro. Aż w końcu był film. Później pytania od widzów. Była też prezentacja naszych nowych rowerów. Jedno, czego zabrakło, to afterparty, ale bądźcie czujni, już wyciągnęliśmy wnioski na przyszły event. Jeszcze jedna sprawa. Czy film będzie dostępny na YouTube? Tak. Już w Wigilii od godziny 18 do Nowego Roku będzie dostępny w części dla wspierających. To taki mały prezent ode mnie dla wspierających kanał właśnie. Oczywiście każdy z Was może zacząć wspierać kanał, rozpoczynając subskrypcję, którą w każdym momencie możecie anulować. Przypomnę tylko, że oprócz Transalpu, jako wspierający będziesz mógł oglądnąć film z zeszłego roku Beskidzki Szlak Enduro oraz wiele, wiele innych przydatnych treści. Zachęcam do wspierania kanału. A tymczasem... Moi drodzy, event skończył się troszkę w pół słowa, jednak zapomniałem, wyleciała mi z tych emocji z głowy. Chciałem Wam życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i bardzo dziękujemy, że byliście tu dzisiaj z nami. I szczęśliwego Nowego Roku. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć.